uczniowie tak chętnie korzystają z tych innowacyjnych metod nauczania? No są one dla nich atrakcyjne, to jest jakby w pierwszej kolejności, ale na pewno też te innowacyjne metody i formy wpływają na to, że oni w łatwiejszy sposób przyswajają wiadomości, szybciej się uczą, uczą się przez zabawę i to też jest dla nich bardzo istotne. Nie jest to tylko wykuwanie regułek, schematów, także na pewno jest to niezwykle cenne w procesie edukacyjnym. Jak doszło w ogóle do powstania tej pracowni i nawiązania współpracy państwa z PKN Orlen i z miastem? Urząd Miasta Płocka w porozumieniu z Fundacją Orlen podjęli te działania i z tego, z informacji, które mam, wszystkie, chyba większość szkół podstawowych w tej chwili otrzymało to doposażenie tych pracowni, środki na wyposażenie tej pracowni. Otrzymaliśmy też dofinansowanie z Orlenu na pracownie fizyczno-chemiczne i w ramach tego dofinansowania zakupiliśmy szereg pomocy dydaktycznych do prowadzenia tych zajęć. Także to tak wygląda. Fundacja Orlen aktywnie przyłożyła rękę do powstania tej pracowni. Jak to wyglądało? Przede wszystkim jestem bardzo dumna, że te sale tak wyglądają. Naprawdę to dobrze zobaczyć tak znakomity efekt. W naszym przypadku przyłożenie ręki polegało na tym, że tak naprawdę prawie w całości sfinansowaliśmy ten projekt w 20 szkołach w Płocku. Ponieważ tak jak tutaj pan prezydent wspominał, cały projekt kosztował 490 tysięcy. My przekazaliśmy miastu Płock darowiznę w wysokości 400 tysięcy z przeznaczeniem właśnie na klasy językowe w płockich szkołach. Nie jest to jedyna pracownia wyposażona, doposażona dzięki państwa pomocy finansowej. Tak, wcześniej wyposażaliśmy pracownie zgodne z naszym kierunkiem zainteresowania, czyli z naukami ścisłymi. Były to pracownie chemiczne, fizyczne i matematyczne, ale poczuliśmy też jako firma międzynarodowa, która ma coraz więcej swoich przedstawicielstw w innych krajach, że przyszedł czas na języki. Mieliśmy dzisiaj okazję uczestniczyć w lekcji języka angielskiego, ale przecież nie zamykamy się, bo jest to pracownia językowa, co oznacza, że nasza płocka młodzież będzie miała szansę w doskonałych warunkach i w nowoczesny sposób uczyć się tak naprawdę dowolnego języka obcego. Ile pracowni łącznie zostało doposażonych? Prawie kilkadziesiąt w tej chwili już, natomiast nie jest to nasze ostatnie słowo i wraz ze wzrostem zapotrzebowania będziemy starali się aktywnie włączać w edukację młodzieży Płocka, bo jest to nasza przyszłość i bardzo nam zależy, żeby te dzieci w jak najlepszych warunkach zdobywały wiedzę. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 12 w Płocku, gdzie właśnie zobaczyliśmy, jak wygląda nowoczesna lekcja języka angielskiego. Miał w tym swój udział znaczący PKN Orlen. Na czym polega ten projekt i dlaczego PKN Orlen zaangażował się w niego? PKN Orlen oczywiście za pośrednictwem Fundacji Orlen, która była fizycznie darczyńcą tego dofinansowania sal językowych w 20 płockich placówkach na terenie miasta Płocka. Bardzo się cieszymy, ponieważ w 2018 roku rozpoczęliśmy taki projekt sponsoringowy doposażenia sal dydaktycznych, chemicznych, fizycznych, matematycznych w płockich placówkach zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Teraz poszliśmy o krok dalej, dofinansowanie sal językowych, co wydaje nam się takim naturalnym przejściem, też również wsłuchując się w oczekiwania nauczycieli, wykładowców i samych dzieci, młodzieży, którą mieliśmy kontakt podczas wizytowania tych sal dydaktycznych, które doposażaliśmy. I rzeczywiście jest to niejako odzew na oczekiwania, które były wówczas zgłaszane, że te sale językowe rzeczywiście w polskich placówkach wymagają doposażenia. Są potrzebne, ponieważ tak na dobrą sprawę wielokrotnie tutaj podkreślamy, że nauka języka obcego jest naprawdę przyszłością po to, żeby lepiej inwestować w naszą młodzież, nasze dzieci, bo to jest nasz skarb, to jest nasza przyszłość i bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tym projekcie, który został przez nas wymyślony, zainicjowany i zrealizowany za pośrednictwem Fundacji Orlen. Miała pani okazję uczestniczyć w tej krótkiej pokazowej lekcji. Jak ocenia pani taką formę nauczania? Znaczy jest tu doskonały sposób interakcji pomiędzy nauczycielem a uczniami. Doskonale potrafi weryfikować ten system, który jest bardzo nowoczesny, samą rozmowę pomiędzy uczniami, jak i pomiędzy nauczycielem i poszczególnymi uczniami. I to, co jest chyba najbardziej wybrzmiewa z tej lekcji, to, że ci uczniowie mogą wzajemnie konwersować ze sobą, wypowiadając głośno sekwencje w języku angielskim. W związku z tym jest to najlepsza forma nauki poprzez
uczenie się mówiąc o tym głośno. Nie tylko poprzez czytanie i nie mówienie, ale właśnie poprzez konwersację. Uważamy, że to jest najlepszy sposób na szybkie doskonalenie języka angielskiego i poszerzanie oczywiście swojego zasobu słówek, bo to też jest bardzo istotne. Czy PKN Orlen ma w planach doposażenie kolejnych pracowni w Płocku? Będziemy o tym oczywiście informować, będziemy komunikować. Na razie chcielibyśmy pokazać, co udało nam się dobrego zrobić dla płockich dzieci, płockiej młodzieży i mamy nadzieję, że będzie to doskonały efekt widoczny już w niedługim czasie. Na czym polega innowacja, którą dzisiaj mieliśmy okazję oglądać? Wprowadzenie technologii do nauczania języka angielskiego, co jest istotne w dzisiejszych czasach. Jest to wprowadzenie nowego odsłuchu, czyli zakładamy słuchawki, mamy mikrofony, nie słyszymy bodźców, które są na zewnątrz. Jak uczniowie zareagowali na ten innowacyjny sposób nauczania? Byli bardzo zaskoczeni, wręcz pozytywnie. Pierwsze słowa, jakie padły, to jak na zachodzie. Więc wydaje mi się, że początek był dla nich naprawdę taki interesujący, jak i teraz. Coraz więcej odkrywamy, coraz więcej zadań robimy i funkcji takich językowych. W jaki sposób ułatwia ten sposób nauczania języka angielskiego uczniom przyswajanie nauki, a w jaki sposób Pani prowadzenie zajęć? Tak jak wspomniałam wcześniej, przede wszystkim skupienie. Skupienie to jest coś istotnego teraz. W momencie, kiedy dzieci zakładają słuchawki na uszy, wyłączają wszelakie bodźce, skupieni są na zadaniu, na odsłuchu, mają możliwość odsłuchania, mają taki odsłuch swojego głosu, czyli czy poprawnie wymawiają dane słowa. No i to w sumie jest taka najważniejsza funkcja. To jak mi pomaga? Bardzo mi pomaga, bardzo niesamowicie, dlatego że ja wiem, że mam uczniów na lekcji, nie są rozkojarzeni i nie pływają w obłokach i na pewno zdecydowanie lepiej.